Cześć, siemaneczko. Dzisiaj nauczymy się tego, jak najszybciej rozwiązać maturę z chemii. Nauczymy się tego na podstawie tegorocznej matury próbnej z CKE. Zapraszam Cię do obejrzenia krótkiego filmiku tuż po czołóweczce. Rozpoczynamy naszą maturę. Matura próbna 2021, marzec. Autorzy tej matury przewidzieli na rozwiązanie zadań 180 minut. My postaramy się zrobić to w jak najkrótszym czasie. Mam nadzieję, że się uda to zrobić w 90 minut. Takie jest nasze założenie. Tak, abyś mógł spokojnie sprawdzić sobie później tą maturę, czy swoją przyszłą maturę, którą napiszesz, na spokojnie jeszcze raz i ewentualnie nanieść różne poprawki lub podszlifować sobie sam zapis. Przejdźmy do pierwszego zadania. Zadanie, które polega na tym, żeby wskazać poprawny pierwiastek. Konfigurację elektronową dwudodatniego kationu pierwiastka X przedstawia zapis argon 3D10. Co to oznacza? Tutaj sobie zrobię. O. Pierwiastek X jest dwudodatnim kationem, czyli możemy zapisać jako X2+. To oznacza, że nasz pierwiastek pozbył się właśnie dwóch elektronów, które możemy dodać do zapisu konfiguracji elektronowej. W tym przypadku argon, który możemy sobie sprawdzić w układzie okresowym, ma 18 elektronów. 3D10, czyli już ma 28 elektronów, ale to jest konfiguracja dla kationu. Dodajmy dwa elektrony i już mamy pierwiastek, z którym mamy do czynienia. Wychodzi nam cynk. Cynk, który ma 30 protonów i 30 elektronów. Uzupełniamy sobie naszą tabelkę. Pierwiastek cynk, numer grupy 12, symbol bloku D. Przypomnijmy sobie pierwiastki przy okazji, bloki w naszym układzie okresowym. Od pierwszej do drugiej grupy jest blok S, pierwiastki bloku S. Od grupy trzeciej do dwunastej pierwiastki bloku D, tak zwane pierwiastki bloku przejściowego. I od 13 do 18 pierwiastki bloku P. Dlatego, że konfiguracja tych pierwiastków kończy się właśnie na tych podpowłokach. Podpunkt 1.2. Uzupełnij poniższy schemat. Przedstaw pełną konfigurację elektronową atomu w stanie podstawowym pierwiastka X. I nasze zadanie jest takie, że autorzy nas podprowadzili do podpowłoki 3P. No i trzeba po prostu dla nas, zadanie jest jedno, 4S. 2 i D. Chyba największa trudność tutaj jest pamiętanie, ile kratek ma dana podpowłoka. No i D ma tych kratek 5. W każdym z nich mieści się 10 elektronów, czyli 5 par elektronowych. Ciach, podpisujemy sobie 4D i mamy kolejny punkt. Praktycznie za darmo. Jedziemy dalej. Tu jest długa treść, oczywiście możemy sobie zrobić to w pierwszej kolejności. Proponuję, przeczytajmy sobie zadanie. Wyjaśnij, dlaczego wartość pierwszej energii jonizacji atomu wodoru jest dużo większa niż wartość pierwszej energii jonizacji atomów kolejnych pierwiastków pierwszej grupy. No i możemy sobie tutaj przeczytać ten długaśny tekst, przeanalizować tabelkę, ale z niego nic praktycznie nie wyciągniemy. Musimy tutaj się wykazać wiedzą. Dlaczego wartość pierwszej energii jonizacji atomu wodoru jest większa? Dlatego, że promień atomowy jest dużo mniejszy w porównaniu niż innych pierwiastków pierwszej grupy. Pamiętajcie, promień atomowy wzrasta wraz z numerem okresu. Przybywa nam kolejna podpowłoka, odległość elektronu od jądra wzrasta, przez co będziemy mieli tutaj do czynienia ze słabszym oddziaływaniem pomiędzy elektronami a jądrem, przez co łatwiej będzie oderwać ten ostatecznie elektron z ostatniej powłoki i energia jonizacji będzie mniejsza. Dużo słów, konkretnie można napisać tyle. Promień atomowy wodoru jest mniejszy, więc siła oddziaływania ostatniego elektronu z jądrem jest dużo większa, przez co energia jonizacji jest większa. Jedziemy dalej. Zadanie trzecie. Pierwsza energia jonizacji litowca jest mniejsza czy większa niż druga energia jonizacji? No to
Wystarczy, że sobie popatrzymy na tą tabelkę ostatecznie i pierwsza energia jonizacji porównamy sobie chociażby dla litu. Lit ma pierwszą energię jonizacji mniejszą niż przy drugiej energii jonizacji, więc wskazujemy sobie mniejszą energię jonizacji niż druga energia jonizacji, ponieważ trudniej, łatwiej oderwać elektron od jonu naładowanego dodatnio niż od obojętnego atomu. I tu jest tylko trik, taki czytanie ze zrozumieniem. Jeżeli sobie uświadomimy, że pozbywając się elektronu jednego z ostatniej powłoki, promień atomowy nam się zmniejsza, siła oddziaływania jądra z elektronami będzie dużo większa, wobec tego będzie trudniej oderwać elektron od jonu naładowanego dodatnio niż od obojętnego atomu. Kolejny punkt mamy za darmo. Jedziemy dalej. Przyciąganie przez jądro elektronu z przedostatniej powłoki jest silniejsze, słabsze niż przyciąganie elektronu z powłoki ostatniej. To jest to samo. Cały czas wałkujemy jedną rzecz. Bliżej elektrony będą bardziej oddziaływały z jądrem niż te, które są dalej od jądra. Więc jest silniejsze przyciąganie niż przyciąganie elektronu z powłoki ostatniej. No i mamy zadanie prawda czy fałsz. To nawet treści nie czytam, jadę do tabelki. W grupie pierwiastków lit, sód, rubid, czyli mamy w dół grupy uszeregowane pierwiastki, obserwujemy, że im mniejsza elektroujemność, tym większa jest wartość pierwszej energii jonizacji. Co za bzdura. Energia jonizacji jest mniejsza tam, gdzie jest mniejsza elektroujemność. Bo elektroujemność to jest ta siła przyciągania, pamiętajcie. Im większa siła przyciągania, tym większa jest energia jonizacji. Tak więc jest to fałsz. W grupie pierwiastków sód, potas i rubid obserwujemy, że im większy promień atomu, tym mniejsza wartość pierwszej energii jonizacji. I to jest prawda. Możemy nawet zobaczyć sobie to na naszej tabeli. Największy promień ma rubid i ma najmniejszą energię pierwszą energię jonizacji. Czyli jest to prawda. Zadanie czwarte. Wartość czwartej i piątej energii jonizacji potasu dotyczy elektronów należących do różnych powłok. I to, żeby sobie potwierdzić czy wykluczyć, zapiszmy po prostu konfigurację potasu. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Pozbywamy się. Tak naprawdę nasza rozkmina dotyczy piątego i szóstego elektronu, czyli od razu kasujemy ten elektron i odejmujemy jeszcze kolejne 3 lub 4 elektrony. Ale wszystkie te, zarówno piąta, jak i czwarta energia jonizacji dotyczy podpowłoki P, dotyczy elektronów znajdujących się na podpowłoce P, więc jest to zdanie fałszywe. Jedziemy dalej. Zadanie obliczeniowe. Nie peniajcie, bo to zadanie jest naprawdę bardzo proste. Do tego będę potrzebował tylko mojego kalkulatora. O, tutaj mój grający kalkulator jest genialny po prostu i wkurza wszystkich dookoła. Wyłączę ten dźwięk. Czytamy. Sacharoza dobrze rozpuszcza się w wodzie, a jej rozpuszczalność w dużym stopniu zależy od temperatury. No, eureka po prostu. Wow. Przygotowano nasycony roztwór sacharozy w temperaturze 80 stopni Celsjusza. Następnie ochłodzono go do temperatury 20 stopni i stwierdzono, że wykrystalizowało 1590 g sacharozy, a roztwór, który pozostał po krystalizacji, miał 3040 g. Proponuję Wam, zróbcie sobie rysunek, chociaż poglądowy to Wam bardzo ułatwi sprawę. Mamy sobie jakiś kubek, który jest w 80 stopniach Celsjusza. Ochładzamy go do 20 stopni Celsjusza. I teraz robimy sobie innym kolorkiem. O, patrzcie, wypada nam osad. Tego osadu jest aż 1590 gramów, a roztwór, który pozostał, stanowi masę 3040 gramów. Już widzimy na pierwszy rzut oka z naszego rysunku, że sumaryczna masa, czyli 3040 plus 1590, to jest 4630, to jest masa naszego roztworu przed ochłodzeniem.
Czyli piszemy masa roztworu równa się 1590 plus 3040 gramów równa się 4630 gramów. Pamiętajcie, że najlepiej na maturze pisać sobie punkt po punkcie, co liczę, tak jakbyś pisał do głąba. Te twoje rozwiązania muszą być czytelne dla każdego i egzaminator nie będzie się domyślał, co miałeś na myśli. Jedziemy dalej. Oblicz rozpuszczalność sacharozy, tak naprawdę, bo mamy sobie to obliczyć, jeżeli w temperaturze 80 stopni, jeżeli wiemy, że w 20 stopniach rozpuszczalność wynosi 204 gramy substancji na 100 gramów wody. Co z tego możemy wyciągnąć? Podstawowa informacja jest taka, że muszę się zastanowić, ile substancji pozostało mi w tym roztworze 3040 gramów. To jest masa roztworu, który nam pozostał, więc możemy sobie zrobić po prostu prostą proporcję. 204 gramy na 100 gramów wody, to łącznie to jest 304 gramy roztworu. W takiej masie roztworu mieści się 204 gramy substancji. A my mamy 3040 gramów roztworu, no to ile gramów substancji mieści się tam? No i to widać nawet, polecam liczyć na kalkulatorze nawet najprostsze rzeczy, ale teraz naprawdę wystarczy dodać nam 0,2040 grama. Tyle mieści się substancji w naszym kubeczku. Zapytajmy więc w drugiej kolejności, ile substancji mieliśmy na wyjściu w tych 80 stopniach. No to eureki nie odkryję, kiedy Wam powiem, że wystarczy sumować masę, która nam wyszła, z masą substancji, która nam wypadła w postaci osadu. Czyli piszę, masa substancji całkowita to jest 1590 gramów plus 2040 gramów. To się równa, i teraz powkurzam Was. 1590 plus 2040 to jest 3630 gramów. Gramów czystej substancji, która jest rozpuszczona w naszych 80 stopniach Celsjusza w masie 4630 gramów. Policzmy sobie teraz masę wody, bo de facto do obliczenia rozpuszczalności musimy wiedzieć, ile substancji jest rozpuszczone, na jaką masę wody. No to zróbmy sobie 4630 gramów, odejmiemy 3630 i wyjdzie nam prosta masa 1000 gramów wody. 1000 gramów wody, jesteśmy chwilę przed zakończeniem tego zadania. Robimy ostatnią proporcję. W 3630 gramów sacharozy, substancji, rozpuszczone jest w 1000 gramów wody. No to w 100 gramach wody odcinamy sobie jedno zero, wychodzi 363 gramy substancji i po zawodach. Mamy rozwiązane kolejne zadanie. Darmowe punkty. Darmowe punkty nam dają. Zadanie szóste. Działanie katalizatora prowadzi do obniżenia, podwyższenia energii aktywacji. I to jest do znudzenia. Te zadania się klepie w tej szkole. Mamy energię do drogi reakcji. I każdy z Was na pewno zna ten wykres o taki. To jest energia aktywacji, prawda? Czyli najwyższy punkt, który musimy przekroczyć, żeby reakcja zaszła. Katalizator obniża nam energię aktywacji, sprawiając, że reakcja może zajść szybciej po prostu. Katalizator odpowiada za szybkość reakcji. Pamiętaj, według reguły przekory nie wpływa na przesunięcie stanu równowagi w żadną stronę. Więc pewnie zaraz nas zapytają to. Energia aktywacji katalizowanej reakcji. Spoko. Obecność katalizatora wpływa, nie wpływa na wydajność procesu. Really? Wydajność procesu jest związana właśnie z przesunięciem równowagi. Troszeczkę przynajmniej. Skojarz sobie. Katalizator nie wpływa na przesunięcie równowagi w żadną stronę. Więc nie wpływa na wydajność reakcji. Nie wpłyniesz, dodając katalizatora, na to, że otrzymasz związku więcej. Otrzymasz go szybciej, ale nie więcej. Więc nie wpływa na wydajność procesu. Katalizatory zmieniają oczywiście szybkość reakcji, z jaką układ osiąga stan równowagi.
Dziękuję, dobranoc. To jest pierwsza część naszego rozwiązania. Jeżeli uważasz, że warto dokończyć tą maturę w ten sposób, żeby pokazać Wam właśnie te, uważam, lifehacki takie, mogą Wam się przydać, dajcie okejkę, daj okejkę, daj suba. Napisz w komentarzu, co tak naprawdę pomogło Ci zrozumieć dany temat, jeżeli w tym nagraniu dowiedziałeś się czegoś nowego. Mało tego, chciałbym Ciebie jeszcze zaprosić do jednej rzeczy. Organizujemy razem z bratem kurs maturalny z biologii, jak i z chemii w wakacje. To jest 10 dni połączone intensywnej nauki, połączonej z odpoczynkiem. Świetna sprawa zarówno dla maturzysty, jak i dla osoby, która w przyszłości będzie zdawała tą maturę. Także już teraz zapraszam Cię na naszą stronę i tam dowiesz się więcej szczegółów na ten temat. Tymczasem pozdrawiam Cię jeszcze raz, zasubskrybuj nasz kanał, daj okejkę i czekamy na Twój komentarz, co tak naprawdę było dla Ciebie wartościowe i czy warto zrobić kolejny odcinek z rozwaleniem matury 2021, matury próbnej z CKE.